Cześć, witam was wszystkich bardzo, bardzo serdecznie. Ja jestem Ignacy, widzimy się w kolejnym odcinku z gry Medieval 2 Total War. Moi drodzy, póki jesteśmy na samym początku jeszcze, bo zacząłem tym tematem się dopiero wczoraj interesować. Tak mi naszło, że skoro mam steamową wersję teraz Medievala już, z Kingdomsami oczywiście tak spatchowaną i tak dalej, poprosiłbym o odpowiedzi w komentarzach, tylko od osób, które wiedzą jak to zrobić. Czy na obecnym standardzie wszystkie te mody Fair, Days, Divide and Conquer i tak dalej instaluje się przez Steam Workshop, czy muszę je nakładać tak jak się kiedyś nakładało mody, czyli trzeba wchodzić tam w pliki i tam dopiero instalować wszystko. Bo pamiętam, że to zmieniało wersję gry, bo nakładało się na Kingdoms nakładkę tą z modami i ona dopiero zmieniała, więc pamiętam, że tak to wyglądało w poprzedniej wersji. Nie wiem, czy one teraz są już spięte ze Steam Workshopem, więc dajcie znać, jeżeli ktoś z was wie w komentarzach na ten temat, bo powolutku, nie ukrywam, ta waniliowy ten Medieval zaczyna mi się już troszeczkę nudzić i chętnie już bym przeszedł do, myślę, że Fair Age'a. Call of Warhammer jest trudny, nie jestem aż tak dobrym graczem, a znowu nie chciałbym was zanudzać jakimś niskim poziomem trudności, więc tak pomyślałem, że chyba lepiej będzie zacząć od Fair Age'a, który aż tak trudny nie jest, w zależności jeszcze oczywiście od frakcji, ale aż tak trudny on nie jest. Nie wiem jak się teraz gra Fair Age'a na jakiej paczce modów. Ja grałem jeszcze na Frogu, Massive Hall, czekaj. O Jezu, Frog to były kilka tych paczek modów, ja miałem zawsze wgranych do Fair Age'a. Kurde, już nie pamiętam nazw teraz. Więc cóż, dajcie znać, byłbym bardzo wdzięczny, jakby ktoś mi podpowiedział. Dziękuję też za informację, ja też nie doczytałem. Osobiście podjął krucjatę. Książę Augustin. Książę Augustin, gdzie jest w ogóle książę Augustin, tak szczerze mówiąc? Przywódca jest tutaj. Ojejku. Ojejku. Command me, sire. Ships ready. A ile jeszcze mam tur? 5 tur. Dobra, Rufusa przetrenujemy w Kong na pewno. Bo ma trochę tej jazdy zaawansowanej już. Ty potem musisz wrócić do Rem, jeśli mnie pamięć nie myli. Choć w Rem też warto byłoby przetrenować te wojska, ale no specjalnie możliwości ku temu mieć nie będę. Gdzie są moi zabójcy? Antwerpia, Brugia, Cannes, Paryż, Londyn, co tutaj jest? Księżniczki moje brzydkie. Dobrze, a gdzie ja mogę jeszcze zrobić zabójcę? Tu nie? Mogę tu, robię, dobra, okej, to zaraz się zajmiemy tymi inkwizytorami, tymi śmiesznymi kupcami. Więc teraz spokojnie, to jest... Duńskie, dobrze, okej, to mają to Duńczycy. O, skąd ja o takich rzeczach wiem? Nie wiem, nieważne. Ten śmieszny Mediolan. Ty masz to i to. To jest Davy, nie? Davy, dokładnie, już pamiętam Davy'ego. Marsylia też jest ich. Ok, czyli Francuzi mają i Metz, i Marsylię jeszcze w takim razie. Dobrze. No to co? Demiturę. Francja coś tu przyłazi. Zabójca jest ich. Może uda mi się zabić ich zabójcę. To by było to. Niemcy idą z bardzo dużą armią. Trzeba rzucić okiem, w którą stronę oni się będą kierowali. Jak będą mieli machiny wojenne, to może być ciężej. Niemcy często mają machiny wojenne. A powiedzmy wprost, Antwerpia to jest generalnie bardzo miękkie pole do uderzenia obecnie, bo nie posiadam tam żadnych skumulowanych większych sił. Ani nie mam żadnych sił, które mogłyby ewentualnie skierować się na jakąś odsiecz w tamtym kierunku. Idą dosyć wolno, co zwiastowałoby, że to faktycznie mogą mieć te machiny wojenne. Są jacyś rebeliantosi. Naukowy przełom, co to jest? Aha, magnes, dobra, już kojarzę, czyli kompas, tak, dobra. Zacznijmy od budowy. Ren ma nawadnianie, więc super. Jako, że jesteś handlowym miastem, fajnie byłoby, gdybyś zbudował to. Edynburg ma wielki rynek. Sieknijmy się na to nawadnianie, to może być przydatne. Angers ulepszał fortecę. I teraz nam powinno dojść jakieś wojsko, czy nie? Spieszeni feudalni, dobrze, w końcu będą. Tu będą opancerzeni miecznicy? 13,22. A ile macie wy? 13,22. To ci spieszeni miecznicy będą w sumie lepsi. Opancerzeni, przepraszam, miecznicy. Tu będziemy mogli mieć rycerzy feudalnych. To jest dużo już lepszy typ. 10,16, a w zbrojach mają 10,14. A czy aż tyle dużo lepsi?
mogą szarżować bez rozkazów i to jest w sumie ich różnica. Oraz wolni łucznicy. 9-8 macie w ostrzale, ciężko zbroi mają 6. Macie palisady już, ci też. Mają skuteczność przeciwko tym, okej. Okay. No to już są w zasadzie tacy moi prawidłowi, nominalni można by rzec rycerze. Powinienem zacząć... Tak, zacznijmy od tego. Myślałem jeszcze, czy drogami nie zacząć, bo kurde, drogi jednak zawsze dobrze wychodzą. Są zawsze przydatne. Wrem zabójca, w Cannes przeszkalamy wojo, w Paryżu przeszkoliliśmy trochę woja. Dobra, Rem zabójca, agent zabójca. Kardynałów może być ciężko zlikwidować tak na początku. Zacznijmy od dyplomaty. Dobra, musimy łapać cechy. Przede wszystkim go trzeba wyszkolić tego zabójca. Jak będziemy mieli wysokopoziomowego zabójcę, to zawsze to dużo łatwiej potem już wychodzi. Dobra, dwa punkty już masz. I tu jest... Niestety nie udało się. Szkoda. No i te Niemcy tu... O kurwa. Nie wykluczam, że będę musiał zaraz przeskoczyć tutaj. Z tym, co będę miał. Może każdą z tych jednostek warto przeszkolić, tak szczerze mówiąc. No nic, pojedziemy najwyżej z mniejszą ilością wojska i tyle. Z tym, co mamy, pojedziemy. Daj mi wojska z milicji. Zróbmy tak. Ojej, papież mnie nie lubi za to, jak wyżynam ludzi. Głupi papież. No spróbujmy tego księcia, kurde, wrócić, no. Trochę do dupy, ale no cóż. Tried whipping them, sire, but the men are spent. Yes, your highness. First, I will take your lands, then your lives. I to są ci Szkoci jeszcze. Starzy Szkoci, znaczy się. Bo już ich w pędzlu mam. Sire. Did you expect us to be happy to see? How could you ask these of us? This meeting was worth... Your orders, sire. Without question, sire. Trzeba by dać jakiś cash. Skąd nagle? Aha, dobra. Watchtower w takim razie. Niemcy są tam. Czekajcie, kawki się łyknę. Zimne już jest, kurde. Zimna kawa to nic dobrego, muszę wam przyznać. Antwerpia, no nie inaczej. No ciężko im się dziwić, że na coś innego chcą iść. Są i weneccy kupcy tutaj. Jest i Mediolan, żeby oni teraz sojuszu nie wzięli. Dobra. Biją się tutaj, widzę, że cały czas z jakimiś rebeliantami. O, Mediolan już jest pod Jerozolimą. Dobrze byłoby tę misję wykonać. Papież by się przynajmniej nie wkurzył. Szkoda, że Mediolan będzie miał Jerozolimę. Znaczy nie sądzę, żeby oni ją długo utrzymali, ale... Grunt, że miar ruszył na krucjatę, nie? Dobrze. Inkwizytor spierdalando robi. Tu jakaś rebeliancka armia będzie mnie irytować. Gildia kupiecka. Może nie. Spróbujmy inną zrobić. Papież Benedyktus. Aha, bo nie kieruje się w stronę tego i dlatego dezerterują. Racja. Zapomniałem o tym.
Ships ready. God's servant. Armia, wyjść na wy. My king. My lord. Yes. We're combining into a huge force, sire. This is a brilliant spot to spring a deadly trap, sire. My lord. Fine day to sail. No more wind today, sire. Wrem szpiega zrobiłem, dobrze. Jeszcze zabójcę mi lub kolejnego. Co teraz będzie budowali się? Ken przeszkolną armię, no to weź to, co się da, co jest przeszkolone. I kieruj się pod brugie. Cwerpie niech zrobi cokolwiek. Brugie niech zrobi cokolwiek. No dobra, Nottingham rycerskie. Możemy też barona zrobić, zrób stocznie, bo to już dużo wojska nie robimy. Inverness, straż miejska. Okej. Dobra. Warsztat grybarski. Czy garbarski, tak? Garbowanie skór, tak to się chyba od tego bierze. Strażnica metropolii, okej. Mogę też sieć kopalń, która zdaje się być lepszą rzeczą. Co by tu zrobić? Drogi może? No zrób to. Zaraz na granicy przyda się to zrobić. Morris dojrzał. 16-letni najemnik. Mentora masz nawet. Powściągliwy, skuteczny łowczy. Łagodny sędzia. Okej. Dobra, to są te moje... Ile? 14%, niewiele. 14. 14. 84 z jakiegoś łaka. Jakiegoś agenta bym ubił. Znaczy, no jeżeli nie będę co ubić, no to ubiję po prostu jego. Znaczy, on przeżyje i tak, ale luz. Ale chodzi o to, żeby nabijał sobie statystyki ten agent. O właśnie, już mamy w tym momencie 5. I to mi daje dużo większą szansę na ubijanie w przyszłości kogoś. Rem, agenci. Spróbuj go wyszpiegować. Dobrze, ty też musisz pompować sobie cechy, na pewno. Większy zasięg wzroku, bardzo dobrze. Okej, widzę, że już dużo więcej pancernej straży wprowadzili do gry. Dobra. Zmniejszy morale, jeżeli po prostu im zabijemy kapitana ich, jeżeli pamiętam dobrze, jak to działało. Dobra, flota niech płynie. Trzy tury do kapitulacji tu. Pięknie ubity. Powiodło się i... Pies myśliwski, to jest dwa do umiejętności agenta, to jest generalnie bardzo dobra rzecz. Więc całkiem ładnie mu wtedy pompuje cechy i jeden do pola widzenia, aha, i bezpieczeństwo osobiste, okej. Okay. No to teraz się tabu zajmiemy. O Jezus Maryja, masz wysoki poziom. Spróbujmy jeszcze jeden manewr. Ty, ja mam sobie z nami? Nie, nie mamy. Nie działa to, tak? No to idziemy do papieża. Będziemy musieli się wkupić w łaski papieża i trochę mu cashu dać, żeby nas trochę zaczął bardziej lubić. To jest dosyć prosty manewr. Się widzę, że tutaj wymieniacie i kręcicie. Francja kręci coraz więcej wojska w Metz. No i oblężenie. Tego się akurat było spodziewać. No cóż, tym co mamy, spróbujemy utrzymać mury, a sami wykorzystamy konnice i
Spróbujemy ich objechać i wbić się im w plecy. No, jeżeli mamy machiny wojenne i może nie będą mieli za dużo konnicy, to powinno wyjść dobrze. Jakaś taka dewastująca szarża konnicą mogła być dobra. Jerozolima już jest pod oblężeniem mediolańskim. Okej, okay, możecie sobie to mieć, spoko. Dobra, dobra, dawajcie. Dobra, Portugalia przebija się tam? Co ona tam robi, to ja nie wiem, szczerze mówiąc. Mam nadzieję, że dowiemy się w końcu. Księża chodzą. Jakim cudem komputer nie stracił jeszcze tych wszystkich Egiptów i tak dalej, to nie wiem. Oni tam powinni mieć tak wielkie bunty, że... Teologów wrem. Oni dają fajne boosty dla naszych żołnierzy. Bo to działa tak, że generał, który się tam, nie wiem, urodzi albo spędza turę w czasie upgrade'u, wybudowania, może dostać jakieś bonusowe rzeczy, na przykład, nie wiem, jakiegoś świętego, na przykład, nie wiem, Tomasza Zakwiny i tak dalej, to daje dużo boostów. Nie. Wolę zaczekać, szczerze powiedziawszy, na mieczników. Gildia mieczników jest zajebista. Kan ulepszony, dobra. Co, dezercja czyżby? Raport budowy. Brawo. Możesz coś zbudować w końcu. Ja tak szczerze mówiąc, ja nie wiem, czy ja chcę coś więcej tu budować. Może zbuduj ten dom publiczny i tyle. Paryż warsztat Kowala. No to już lepiej. Nawadnianie. Dobra. Paryż ma mi przynosić pieniądze. Your Majesty. What is it you would discuss with me? Zróbmy tak. You truly? It would seem you are very reasonable. Farewell. Co? Pieniądze ci dałem, halo. Powinieneś mnie lubić. Dobra, wrem zabójca. Teraz będą dużo mniej armii i hajsu już. To jest dużo rzeczy do powyżynania. Spróbujmy od ciebie. O, zdechł. Sprawnie. No, tu się nie udało. Niestety spadła cecha, szkoda. Najemny. No, tu może być ciężej. Kunegunda chyba, co? Niestety strażnicy zabici, zabili mi go. Mamy hiszpańską twierdzę. Dwie tury do kapitulacji tu. A my spróbujemy wykonać jakiś ostrzelający ładny manewr. O, szpieg. Są same chłopy, tak szczerze mówiąc. Pytanie, czy ja chcę was zaatakować. No niech spróbuję, niech on mnie zaatakuje. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Konnicą go powinienem rozorać. Tutaj już połowy armii nie ma. Już do połowy stanu zbite wszystko. No da, 10 tur oblężenia, to i żołnierze wymierają, nie? Wążer spieszeni feudalni. Tu są spieszeni feudalni. Opancerzeni miecznicy? Dlaczego ich tu mogę robić? Z czego to wynika? Mam koszary? Tak, koszary. A czy tutaj też nie robię tego czasami? Dokładnie to robię. Paryż. Dobra. Dobra, zróbmy tak. Spróbuję przeszkolić tych żołnierzy, mają fajne poziomy doświadczenia, więc szkoda byłoby ich tracić albo kombinować w jeden oddział, a może uda się po prostu ich przeszkolić i trochę na tym lepiej wyjdziemy. Takie mam wrażenie. Dobrze.
Nic, no, dajmy turę w takim razie. Jest tu mój zwiadowca. Będziemy mieli zaraz bitkę od Francuzów też. Musimy ich jeszcze przepchnąć, bo inaczej będzie ciężko, jak się ich nie przepchnie. Czy dałem ręczne sterowanie, czy konnicą będzie sterował komputer? Jezus Maria, chyba dałem, że komputer steruje konnicą. Będzie trudne. No nic, zobaczymy, co z tego wyjdzie. Ale chyba dałem, że komputer znowu, to zapomniałem o tym i kliknąłem to automatycznie. Nie jestem pewien, ale chyba tak. Jak SI będzie sterowało, on nie umie tego robić. Jemu nie wolno tego pozwolić robić. Dobra, zejdźcie z murów, to wam mogę w ciemno powiedzieć. Bo on zajmie się po prostu balistami, będzie napierdalał w te mury jak głupek. O Jezus Maria, dałem, że SI będzie sterować. Jeszcze gdyby ta konnica była moja, to bym miał szanse jakieś, ale... No tak, ja się spodziewałem, balisty wyjadą pewnie do przodu. Pytanie, w co strzelają, bo nie wiem. A, w mur. Wolniej, wolniej, nie przejmujcie się. Wcale nie jest tak, że miasto jest oblężone. Co oni teraz będą bili? Czy... ci dżentelmeni zdecydują się cokolwiek zrobić? Czy po prostu będą zjebani na ryj? Co oni w ogóle walą teraz? Wierzę, ministrze. O, swoją drogą bardzo słusznie. Brawo.
Nie wiem, jakim cudem tak bardzo to zgałganiłem, ale... Może już? Halo, konnico! Gdzie są rozkazy dla SI? Może tak trzeba było zrobić od początku? Only intervention by the Almighty or a military genius can bring us victory from this. The enemy have the walls are no longer ours. The enemy have taken them. Obiedźcie to. Czy moje posiłki zdecydują się kiedykolwiek przyjechać mi pomóc? Byłoby całkiem kurwa w pytkę miło. Dobra, złamaliśmy chociaż część. Nie, no spoko, nie śpieszcie się, panowie. W ogóle nie ma potrzeby, żebyście się zbierali. Kurwa mać! My lord, only half our force remains. By St. George, our men have slain you. Without him, his troops will lose their will to fight. Z
Serio? Po tym jak dostałem dwa strzały na japę z balisty, to dopiero się zebraliście do ataku? Sigasz to dziadostwo. Our men are winning the battle. If we continue like this, we will smash the enemy. Dobra, przyjechała w końcu konnica. Po 300 kurwa latach po prostu, teraz będą ścigali pojedyncze oddziały. Dobra, wycofaj się, Davey, już. Bez sensu, żebyś ty walczył. Bożeż ty mój. Ale to zgałganiłem tym, że dałem komputerowi możliwość sterowania. Dobra, już teraz konnica se przyjechali, nie? Gotowe. Już se mogą poczyścić teraz. Wstrząśnięty. No, w plecki się wbiliśmy, ładnie. Our men are winning the battle. If we continue like this, we will smash the enemy. Dobrze, przynajmniej jedyne co SI potrafi zrobić dobrze, to ścigać uciekających. Serio? To kto jeszcze im walczy? Może jeszcze nie wygraliśmy? O Jezus Maria. Jeszcze siedzą. Dobra. Domknijmy ten temat i tyle. Wiem, że potracimy to pewnie w piździe wojska, ale... Zalejemy ich po prostu i tyle. Dobrze, załamani już są. Dobra. Rufus, jesteś kurwa mordą, naprawdę. A dobra, to jest moja wina. Ja kliknąłem mu, żeby był na autowalce. Bo tę bitwę można było zrobić 300 razy szybciej. Mówię, jedyne co jest dobre po nich to to, że oni potrafią, kurde, wyłapać tych więźniów. Więc chyba tyle. Dajmy ich na okup i tyle. By God's will, we have triumphed. Teraz tylko Ignacy, pamiętaj, żeby naprawić fanferpi. Się przydaje. Zdobyta Jerozolima, czyli mogę wracać z krucjaty już. Mógłbym hiszpański zamek tu przejąć. Chociaż nie wiem, jak silna jest Hiszpania. To też jest trochę problem. No dobra, moi drodzy, tym się już zajmiemy w kolejnym odcinku. Przypominam o pytaniu z samego początku. Jeżeli ktoś z was się zna faktycznie na tym, to bym był wdzięczny za jakąkolwiek odpowiedź. W tematyce czy... Ferdage'a, jak się teraz obecnie instaluje i w jaki sposób. Gild złodziej to ja nie chcę. Subcia. Miasteczko się rozbudowuje. Zacznijmy może od tego. O, Dublin. Dobrze. Antwerpia. Zacznij od naprawy. Tak. To może być nawet przydatne. Dobra. Raport rekrutacji przeszkoleni. Portugalia, Francja. Wojna. Portugalia kiepskie. Intrygujące. Ale mówię, zresztą się zajmiemy już w następnym odcinku. Trzymajcie się ciepło, pa pa!